Pani marszałek, Wysoka Izbo, w polskiej doktrynie prawa konstytucyjnego jest obecny pogląd o niekonstytucyjności instytucji głosowania korespondencyjnego. Poprawki Prawa i Sprawiedliwości ten poważny błąd legislacyjny próbują likwidować. Niestety do tych poprawek z decyzją pani marszałek zostało włączone głosowanie dotyczące zupełnie innej materii, mianowicie dotyczące artykułu przejściowego, likwidacji uchylenia artykułu 7 dotyczącego przejściowych przepisów, nie mających w zasadzie żadnego związku z 13 wcześniej omówionymi przeze mnie poprawkami. Dlaczego pani marszałek połączyła te poprawki w jednym głosowaniu, choć panował pogląd i legislatorzy biura legislacyjnego również wyrażali taki pogląd, że powinny być te poprawki rozdzielone. Pierwszych 13 naprawia błąd, poważny błąd konstytucyjny. 14 poprawka tylko i wyłącznie poprawia błąd polegający na niepotrzebnym... Dziękuję bardzo, panie pośle.